No więc teraz te najprzyjemniejsze. Pani Dorotko, jak się pani idzie? Nóżki bolą. Stópki nieodciśnięte. A pani Helenko? Asfalcik niezbyt twardy. A jajeczniczka ze świeżych słońskich jajeczek smakowała pani dzisiaj. I herbatka słodziutka i pyszna kawunia. A panie Antosiu, noc dobrze pan przespał. Wygodniutko było na zieloniutkiej trawie. W cieplutkim namiociku. A drogi panie Marcinku, krzyżyk, który pan niesie leciutki czy ciężutki. A panie Jakubie, pęcherzyków na stópkach nie ma. A pani Iwonko, a czy aby nie za szybciutko idziemy? A droga pani Mario, w wóziku się dobrze jedzie? A dobrze! Kogoś pominałem, mnąłem, to jeszcze raz do pani Helenki. Heloni, miłej. Zamierza pani w czasie tej pielgrzymki porzucić infantylną mowę? Zdrobnień, czy jak pani, czy ktokolwiek by stosował na nieodpowiedni sposób, w nieodpowiedniej chwili, do nieodpowiedniej rzeczy, też się słodziutko na żołądku robi. Woda jest do tego, żeby zaspokoić pragnienie. Ale jak my nie chcemy tylko zaspokajać pragnienia, tylko łechtać nasze upodobanie, no to już nie będziemy pić wody z sokiem, tylko wody z soczkiem. Jak nie zaspokajamy swojego pragnienia, tylko dla jakichś upodobań, bardziej czy mniej wyrafinowanych kulinarnych, to już jemy, znaczy najpierw pijemy, tak? Wodę z soczkiem, jemy dżemik, chlebuś, chlebuń, jajeczko. Dochodzi nawet do takiej infantylizacji, głupoty wprost, że znajdą się wśród wiernych, szczęśliwie czy nieszczęśliwie nie idących tu w pielgrzymce, osoby, które będą zrównywać nazwę mały kościół jako kościółek, że to jest tak samo nieuprawnione jak łyżeczka. Gdzie w polskim języku mówimy łyżeczka do herbaty, jak nie chcemy powiedzieć o herbacie, podaj mi łyżeczkę. I myślimy z tytułu wymiarach o łyżeczce. Natomiast kościół, kościółek, jeśli jest ten przed nami, powiemy kościół. Kościółek, jeżeli byśmy mieli do niego jakiś osobisty sentyment z tytułu bycia mieszkańcem tej wsi, albo wspomnień z daleka. Natomiast nie powiemy, że na drodze naszej do Gierszwaldu widzieliśmy 20, czy 50, czy 100 kościółków.